wszystko dobre. Normalnie. Nowe pyszne wege obiadki od KFD. Tak tanie, że nie trzeba ich kraść. Michał Mikulewicz. Michał, ostatnio brałeś udział w zawodach Pro Qualifier odbywających się w Markach pod Warszawą. Mm-hmm. Jesteś zadowolony z wyniku? Tak, jestem zadowolony z wyniku. Jaki by nie był, jeżeli chodzi o kruszec, fajnie, że był złoty i srebrny, to ja jestem zadowolony przede wszystkim tylko dlatego, Robert, że chyba miałem najlepszą formę, jaką kiedykolwiek udało mi się wykręcić. Zrobiłem to ciężką pracą. Ten prep był zupełnie innym prepem z wyciągniętymi wnioskami w stosunku do roku ubiegłego, bo z Adamem Rębisiem w tamtym roku robiliśmy pierwszy start do zawodów i on jakby jeszcze pod tym kątem nie znał mojego organizmu. Ogólnie pierwsza współpraca, która poszła, jeżeli chodzi o żywienie i podejście całe takie, to było do trójboju, do zawodów trójboju. Tak, i wtedy nie patrzyliśmy się na cięcie kalorii, zadałem tylko jak najbardziej, żeby było zdrowo, jeśli chodzi o stawy i jak największa siła, żeby była i te zawody udało się wtedy wygrać. No i rok potem, wiesz, z tych 133 kilo, co ja miałem na tym, musieliśmy schodzić i to się nie udało. Byłem przemęczony i wyciągnęliśmy z tamtego roku 2020 dużo wniosków. Przede wszystkim zupełnie inaczej z jedzeniem, czas trwania przygotowań był zupełnie inny, było dużo spokojniej, ale dłużej, aeroby wyrzucone na koszt chociażby kroków i liczenia tego bilansu takiego dziennego, jeżeli chodzi o kroki, a nie aeroby. Schodzenie z jedzenia bardzo stopniowo z wyższych kalorii, aż finalnie do 1670 kalorii przez ostatnie 3-4 tygodnie do zawodów tyle miałem. No i ja zrobiłem, wiesz, nawet jakbym był drugi, trzeci, czwarty, piąty, to ja nie mogę mieć do siebie pretensji, bo ja wiem, co ja zrobiłem, wiem, ile przeorałem, wiem, ile osób mogłoby się tym wykarmić, bo ja się śmieję, że moimi przygotowaniami to by ze 3 osoby mogły zrobić prepa, rozumiesz, bo u mnie to trwało 25 tygodni prawie. Nie mam do siebie nic do zarzucenia, bo ani nie złamałem diety, ani nie olałem treningów, co ja mogę więcej? Wiesz, nie tylko ja startuję, są osoby w Polsce, które też przecież startują, poprawiają się, wiesz, z roku na rok jest coraz młodszy na rybek, depczą mi po piętach, grunt to się nie dać, nie? Ja jestem zadowolony, no bo miejsca były super. Co prawda z soboty na niedzielę zmienił się panel sędziowski i być może już w niedzielę nie trafiłem w subiektywne, wiesz, upodobania ludzi. Właśnie o to chciałem zapytać. I kurczę, i to miejsce się zmieniło, ale to do tego pewnie dojdziemy, no nie? No właśnie, bo pierwszego dnia wygrałeś. Tak. I przypomnijmy, to były te pierwszego dnia odbywały się zawody Mistrzostwa Polski Pro Qualifier przy okazji. Okej, okay, a to kolejnego dnia, 24 godziny później? Były zawody o kartę pro, czyli już normalnie Pro Qualifier, nie? Okej, okay, i tam kartę pro zdobywał tylko zwycięzca Open. Open, tak. I dla mnie to było wejść do Open po pierwszym dniu, kiedy byłem pierwszy, po pierwszym dniu, no to myślałem sobie, okej, to patrzę się tylko na tych obcokrajowców, którzy przyjadą w niedzielę, rozumiesz? I ich biorę pod uwagę, jeżeli chodzi o jakieś potencjalne zagrożenie, ponieważ tu nie chodzi o to, że o jakąś moją pyszałkowatość, wiesz, czy tam ten, po prostu wygrałem z Kubą i widziałem, że moja forma w stosunku do formy Kuby była w ten dzień po prostu lepsza, a ja się poprawiłem jeszcze z soboty na niedzielę. Właśnie chciałem się o to zapytać, czy przez te 24 godziny coś poszło nie tak, czy poprawiłem? Nie, właśnie poszło do przodu, bo celem były niedzielne zawody. Mi nie zależało na tych mistrzostwach Polski, bo ja mogłem być piąty, ale miałbym odfajkowane, okej, wziął udział w regionalsach, może startować na następny dzień w Pro Qualifier. Ja mogłem być siódmy, dziesiąty. Dla mnie najważniejsze były niedzielne zawody i tam żeśmy celowali z formą, bo w sobotnie zawody ja wychodziłem z marszu.
nie było diurów żadnych, nie było odwadniania, po prostu tak jak wypadał mi dzień żywieniowy, tak jadłem, tak jak wypadał mi dzień treningowy, tak trenowałem i w sobotę po prostu tak jak miałem pić, jeść, tak jadłem, piłem, wyszedłem sobie na scenę i było okej, a na następny dzień 2 kilo lżejszy wyszedłem. Z wody. To w ogóle była twoja najmniejsza waga od lat. Od prawda? Lat. I to też jest ciekawe, bo kto wie, czy na następnych zawodach ja nie zejdę do 102. Bo ja nie robię wagi sztucznie, ładując się i łapiąc 6 kilo czy 4 kilo z dnia na dzień. Rozumiesz? Tylko ja przy wadze 104 kilo na przykład teraz i tak wyglądałem na zmutowanego, powiedzmy sobie, z którego to mięso aż ściekało. No to przecież jak ja jeszcze 2 kilo utnę, to ja będę jeszcze lepiej wyglądał i będę najbardziej dopchany w kategorii na przykład do 102. A jakby mi się ją udało wygrać, to i tak w Open spotykam się wtedy z heavyweightem, tak? Czyli powyżej 102, z którymi jak widać też wygrywam, no nie? Też mi się udaje wygrywać, bo ja ważę 104 na 0 węgli, rozumiesz? 104, teraz miałem 104 w dzień z zawodów w niedzielę, totalnie bez węglowodanów, bez niczego, tak? Co z tego, że inni mogą mieć, wiesz, pakę 10, jak każdy mi zadawał pytanie i mówił, ty ile ty ważysz, Majki, 111? Ja mówię, nie, 104, rozumiesz? Bo inni też tą wagę robią przez ładowanie, przez to, że glikogen sobie wypełnią, tak, i tak dalej. No a to nie jest tak, że jeśli mięsień jest odżywiony, jest napchany tym glikogenem, on nie naciska bardziej na skórę, przez to on, te szczegóły są jeszcze bardziej widoczne? U mnie nie ma problemu z pełnością, dlatego my nie boimy się z Adamem lecieć na zero węgli, bo ja i tak ten gabaryt mam. Co było widać na zdjęciach, no nie, ja w ogóle nie, przecież niczym tam nie odstępowałem, jeśli chodzi o gabaryt. Więc kto wie, czy przez te 3 tygodnie z tych 104, co było, te dwa kilo jeszcze nie urwę i wejdę sobie z maksymalną wagą w kategorii do 102. Mhm. No nie? A jeżeli udałoby się może wygrać w Tubos, bo to jest Tubros Pro, dokładnie te zawody, to i tak spotykam się wtedy z kategorią wyższą. No nie? I tam mogę już też równą walkę nawiązać. Nie wiem, jak będzie. Uważam jedno, waga jest nieistotna na ten moment. Licz się to, jak wyglądasz na scenie, no nie? No Sean Ray ważył 94-96 kilo. Dokładnie, a na przykład Sean Roden ważył 103,5 kilo, jak wygrywał Olimpię. No. Bo on miał bardzo podobny też prep, tak jak ja, czyli tam po 50 gramów węgli to było wszystko, co on jadł, rozumiesz? No i on też wychodził taki typowo lean, tak? Ale zobacz, jak pięknie wyglądał, no nie? Ja jakbym zastosował się do prawideł rządzących tam, powiedzmy sobie, w końcówce w Pickwicku i miałbym robić ładowania jak inni, to bym ważył 115 kilo na scenie, ale wiesz, bez tej jakości, bez sensu. Jak ja zjadłem sobie, powiedzmy sobie, po zawodach niedzielnych podjadłem sobie polską kuchnię, zjadłem 3 posiłki, wiesz, tam taki najnormalniejszy polski żarcie. Pierogi zjadłem jeszcze, cepeliny, jakoś tak, to coś takiego jak knedle. Mhm. I zjadłem bodajże mielonego. No i co? Ze 104 na następny dzień 110. Już. Rozumiesz? Więc ja muszę bardzo uważać na węglowodany, bo tak się śmiejemy, że liść sałaty i gram trenu i ja mogę, wiesz, i fotosynteza i ja wychodzę na scenę, nie? No, że to jest takie, że ten organizm jest tak dziwny po prostu, że ja pomimo tej małej ilości kalorii trzymam tą pełność. I nie martwię się o gabaryt, nie? Dlatego teraz tak patrzymy się na to realnie, że kto wie, czy nie zejść kategorię niżej, a wyglądać dalej jak ciężki, nie? Ale wiesz co, te zawody w ogóle były takie dość, nie mogę powiedzieć dziwne, ale charakterystyczne, zwłaszcza twoja kategoria, bo no. Pierwsza dwójka, która się przemieszała z dnia na dzień, ty tak. I Kuba, wasze sylwetki, mimo że imponujące, docięte, fajne, nie są pozbawione wad. U ciebie, wiadomo, od lat walczysz z tymi plecami. Tak. A u Kuby było widać no, kontuzję klatki piersiowej, na przykład, tak? No. Każdy jest inny, wiesz, Kuba gabarytowo jest nieco większy ode mnie. Tak, ja uważam, że miałem na przykład dużo lepszą separację, chociażby na nogach, tak, nogami. No w pozach przodem to było widać. Natomiast Kuba na pewno był lepszy tyłem, jeśli chodzi o całość, jeśli chodzi o plecy, o tą wielkość. Ale tu nawet nie chodzi o to. Ja uważam, że fajnie ogólnie nawiązywać i bić się, bo wiesz, kulturystyka jest przewrotna. Kuba też się na pewno poprawił z soboty na niedzielę. Skoro ja się poprawiłem, to czemu on nie mógł? Rozumiesz? Ale też się zmienili sędziowie, może inaczej się w ten dzień patrzyli.
Wiesz, może akurat Kuba mi się bardziej podobał. Ja nie mam z tym żadnego... No, zwłaszcza mi się wydaje, że wiesz co, ten drugi panel sędziowski chyba stawiał na kompletne sylwetki, bo Open wygrał kolej z niższej kategorii, prawda? Tak, tak. Ale to, jeśli chodzi o kategorię Open, to tam też było sporo kontrowersji. Natomiast ja nie jestem sędzią. W ten dzień chcieli, wybrali takiego innego zawodnika. Fajnie, że w wieku, wiesz, tak młodym ktoś może zostać prosem i już wie, że będzie teraz pracował tylko na to, żeby wiesz, gdzieś tam wystartować sobie z, w tej kategorii, w tej lidze wyżej, nie? Ja uważam, że zawody były spoko. Prep był do tych zawodów przyjemny w miarę, bo ja zauważyłem na przykład, że chociażby przez to, że robiłem te spacery codziennie, codziennie nabijałem około 10 km na nogach, to lepiej mi się spało, lepiej mi się trawiło. Wiesz, miałem kontakt codziennie z przyrodą, bo ja to robiłem w lesie. To łeb też trochę inaczej pracuje. Łeb człowieku wyluzowany, bo ja w tym lesie nie chodziłem i nie słuchałem muzyki i nie nosiłem okularów, tylko po prostu sobie tam kontemplowałem. I wracałem zawsze wychillowany. Więc pod tym kątem było spoko, no nie? Właśnie, ja chciałem cię zapytać o te przygotowania, bo tak jak wspomniałeś już, one były zupełnie inne niż wszystkie twoje poprzednie przygotowania do zawodów. Najpierw mi powiedz, ja, no wiadomo, nie jestem na twoim levelu i nigdy nie będę, ale nie wyobrażam sobie, jak bardzo musiałbym być głodny, jeśli przez chociażby tydzień miałbym jeść 1600 kalorii. No. Jak ci się wtedy trenowało? Jak ty robiłeś trening siłowy? No paradoksalnie, no ja nie wiem skąd się to bierze. Wiesz, organizm ma takie adaptacyjne zdolności, że potrafi nawet z glicerolu sobie wytworzyć cukry albo tam w procesie tej gluconeogenezy z białek, chociażby do odżywiania erytrocytów, ale ja się śmiałem, no bo jak żeśmy nagrywali na przykład filmy jakieś, to tam, wiesz, ja robiłem fronty po 180 kilo na przykład, tak, wyciskałem sobie po 160 kilo na serię. I to było właśnie zaprzeczenie, wiesz, tutaj nie szukam w ogóle w tym logiki, stary. Nie wiem, skąd to się bierze, rozumiesz? Wiesz, bo nawet znając prawa fizyki, tak? I zauważyłem, oj. Żeby była praca, zwłaszcza na tak dużych ciężarach. Musi być jakaś energia, nie? Tak, musi być jakaś energia, no skąd ty ją miałeś brać? Na treningu nie było najgorzej. Gorzej było po prostu od tak w ciągu dnia, wiesz? Na takiej zasadzie, że były takie dni, że ja już naprawdę już ciężko myślałem, że na przykład chciało mi się iść do WC, to już rozkminiałem, czy iść do tego WC, czy po prostu się przekręcić człowieku na lewą stronę i się odlec za kanapę, rozumiesz, bo czasami był taki level energetyczny. Natomiast już w pewnym momencie, bo najgorsze jest to, że jak jesteś, ja miałem tak, że miałem na przykład 5 dni węglowodanowych, znaczy 5 dni zerowych i w 6 dzień lekkie ładowanie. Więc ja ładowanie to znaczy 150 ile? Gram węglowodanów. Aha. Rozumiesz? Ale to już powoduje, że cię z ketozy, w którą ja wchodziłem, bo czułem amoniak, czułem, wiesz, zawiły mi oczy. Znam to, wiem, kiedy się wchodzi w ketozę. Znam ten stan. Ja się z tego stanu wybijałem. I to jest gorsze. I paradoksalnie gorzej jest robić takie refidy co 5-6 dni, niż być już cały czas na przykład od 4 tygodni na zerówce i być do tego zaadaptowany. Jak ja się już do tego zaadaptowałem, to uwierz mi, oczywiście ja do minimum wszelką aktywność skasowałem, tak? Zero wyjść, zero niczego, tylko był trening, aeroby, dom, praca na komputerze. Rozumiesz, zero jakiejkolwiek aktywności spontanicznej, typu jakieś wyjście do znajomych, jakaś impreza, zapomnij, no nie? Ale czułem się stabilniej, jak nie jadłem w ogóle węglowodanów, niż jak się co chwilę wybijałem z ketozy i w nią wchodziłem. To czułem się jeszcze gorzej, nie? Bo to masz brain fog w momencie, jak kończy ci się paliwo cukrowe i zaczynasz wchodzić w keto i po chwili już w tej ketozie nie jesteś, nie? Bo sobie strzelisz 150 gram węgli, jesteś już w glikolizie i się wybijasz. I 2-3 dni później znowu zaczynasz, kurde, mieć zjazd, bo powoli ketony zaczynają wchodzić. To jest przejebane. No i tak to wyglądało. Ale ja, jeszcze mając świetny catering, po prostu to może się wydać dla ludzi, wiesz, jak niemożliwe, jak on to może jeść, ale mi naprawdę to smakowało. Ja jadłem rano białka jaj, wiesz, z cynamonem chociażby i z masłem orzechowym, a potem miałem 4 posiłki piersi z kurczaka, z wody, z brokułami i z kalafiorem. I jadłem tak przez 4 tygodnie, dzień w dzień. Only high quality food, eat like a dog, you know what I mean. Także to jest śmieszne, ale naprawdę jadłem jak pies codziennie tą samą karmę, codziennie miałem tą samą rutynę i widziałem, jak ta forma codziennie po prostu się zmienia. A wiesz,
1600 kaloriach dla takiego chłopa, to podejrzewam, trociny też by ci smakowały. Tak, tak. Ja na przykład śmiałem się, mówię mojej dziewczynie, mówię, kurde, jakie te brokuły są słodkie, szok. Bo jak, wiesz, wyczula ci się to. Tak. Wyczula ci się cały z tego, nie? Z tygodnia na tydzień wszystkie smaki ci się wyczulają. Ale mi to smakowało. Jeszcze do momentu, jak mogłem używać sosów KFD, a uwielbiam kebab i gyros, to człowieku, to pływało w tym, no nie? Ale w pewnym momencie na 2 tygodnie przed zawodami już sosy też out, bo one jednak mają parę gramów cukru na 100 gramów. Tak. No i wtedy no taką suchą tą jadłem, ale też ratowałem się galaretkami. Mhm. Normalnie robiłem codziennie z 1,5 litra galaretki naszej. Jest taki smak pomarańczowo imbirowy, który mi bardzo podszedł. Sypałem na górę erytrytol. No i jadłem to, no nie? I w momencie, jak miałem kryzys, zajadałem tą galaretkę, wiesz, do paminka, do góry. No i sen po galaretce był fajny, tylko często do siku się chodziło. No bo to jednak woda. Bo to jest związana woda, nie? Co ja mam? Wiesz, ja nie pracuję ciężko, ja nie mam fizycznej roboty. Życie mam w miarę poukładane, przecież nie będę mówił, o Boże, jak mi jest ciężko, bo mam 1670 kalorii, muszę zrobić 10 km na nogach. Inni pracują po 15 godzin, rozumiesz, nie wiem, w górnictwie, jak nasz kolega Marcin na przykład, to wtedy jakbym miał robić taką formę w ten sposób, to wiesz, to by było trudno, ale co ja, nie miałem żadnych wymówek, stary, no to bym był, kurde, nie byłbym gościem po prostu, gdybym jeszcze jęczał, że jest mi źle, czy tam jest mi trudno i w ogóle, bez sensu. A, słuchaj, no obaj wiemy, że każde przygotowania do zawodów kulturystycznych, zresztą nie tylko kulturystycznych, na tym poziomie powiedzmy, na poziomie zawodowym, no chyba tak mogę powiedzieć, zostawiają jakiś ślad. Tak, roku na organizmie. No w tamtym roku szczególnie. A w tym roku? Na razie wszystko jest okej, wiesz, bo tym bardziej się badam. Wiadomo, że jest trochę rozjechany lipidogram od środków. Wystarczy z nich zejść i ten lipidogram wraca. Krew jest cały czas kontrolowana pod kątem hematokrytu, więc jest okej. Natomiast samopoczucie jako takie jest super. Nie jestem zajechany i na przykład jak udzielałem wywiadów chłopakom, którzy też robili te wywiady w tamtym roku ze mną, mówili, wiesz, że ty dużo, dużo lepiej i świeżej wyglądasz niż w tamtym roku. Ja uważam, że w tamtym roku za długo to był po prostu deficyt. Ja byłem za długo na deficycie. Ja za ambitnie podszedłem do sprawy, bo w tym roku zacząłem prepa od kwietnia, w tamtym roku od stycznia. Więc 3 miesiące za długo. I teraz dalej się czuję świeżo, bo ja chcę dalej startować. Wiesz, mam głód, nie? 1-2 dni podjadłem i też mówię sobie, koniec, kurde, już mi nie smakuje to śmieciowe jedzenie, już chcę wrócić do rutyny. Wiesz, mam ten cel, ja jestem zafiksowany na punkcie celu. Ja mam trochę też, nie wiem, czasami mi się wydaje, że mam pecha na tych zawodach, czegoś tam zabraknie, może szczęścia ze strony chociażby właśnie, wiesz, tych sędziów. Ale mam głód tej karty, nie? I wiem, że teraz mam te 3 tygodnie, żeby jeszcze lepiej wyglądać i wiem, że będę jeszcze lepiej wyglądał. Wiem, jaką mam sylwetkę. Mam nadzieję, że te plecy jeszcze suchsze będą i wtedy mogę nawiązać dalej równą walkę i co? Idę za ciosem po prostu. Chce mi się, no nie? A w tamtym roku ja o tym też opowiadałem. Już organizm się upomniał o swoje. Wiesz, jak za długo byłem w stanie zapalnym, podejrzewam, bo poleciały mi trochę włosy. Gdzieś tam mi się jakaś zaczęła afta robić, wiesz? Po tej afcie, człowieku, jak to się mówi tutaj? Jęczmień? Jęczmień. I kurde, potem jakieś problemy z dziąsłami, z tyłu mówię, oho, jest po prostu tak jak kobitka w ciąży, jest wyjałowiona, rozumiesz, ma podobne problemy, tak ja zaczynałem mieć. Mówię, odciąłem wszystko, wiesz, przeszedłem na dodatni bilans, zakończyłem start i wszystko, wiesz, próbowałem przywrócić do homeostazy, no nie? I w tym roku nie pozwoliłem sobie na tego typu zabiegi, bo mi szkoda zdrowia też, nie? Wiesz co, tak jak przyglądam się twojej sylwetce w porównaniu z fotografiami z zeszłego roku, to zauważyłem 2 kluczowe zmiany. Przede wszystkim twoje nogi są mniejsze, co u ciebie jest akurat na plus. Tak. I twoje łapy zrobiły się większe. Więc to, o co chciałbym cię poprosić, abyś powiedział, jakie zmiany konkretnie zaszły dla obu partii. Mhm. Czy zmniejszałeś objętość? Dokładnie. Czy przy łapach nie ma czarów. Intensywność? Wszystko było oczywiście z Sebą analizowane. Seba odpowiada za przygotowanie od strony treningowej i założeniem było to, że te plecy czworoboczne też się bardzo mocno poprawił, ale szczególnie rezygnujemy z treningu nóg. Trening nóg, na przykład w treningu push-pull, był co drugi tydzień i to były tylko przysiady. To był świadomy zabieg po to, żeby
przede wszystkim góra mogła wyskoczyć i żeby nie zabierać organizmowi prądu ciężkim treningiem nóg, bo potem wiesz, ja do siebie dochodzę 3-4 dni i co, i dalej by na tą scenę nogi wychodziły. Te nogi tak mają prawie pod 8 dych, rozumiesz, w tym, nie? W obwodzie. I to na suchości. Tak, no na suchości myślę, że 76-7, ale no. Nie szkodzi, to dobrze wygląda, prawda? Dużo osób też zauważyło właśnie, że góra dogoniła jakby nogi, nie? I to był świadomy zabieg kontra częstotliwość większa, szczególnie na ręce. Wszystko było robione w inkluzji. Aha, z odcięciem tak, dopływu krwi. Każdy trening tak, praktycznie na paskach, nie? Tak, i bardzo często przynajmniej ze dwa treningi w tygodniu na ręce. Ale z racji tego, że limitowałeś dopływ krwi do tkanek, to z tego względu używałeś też mniejszych ciężarów. Tak, mniejsze ciężary szczególnie, no. A objętość? W sensie robiłeś, nie wiem, jakieś chore liczby powtórzeń typu 30-50? Nie, to też nie o to chodzi, bo czas pod napięciem tu załatwia sprawę, nie? Ja się stosuję do tego czasu. A Seba lubi tempo, tak, nie? Tak, i ja trzymam tempo i wystarczy, że ja zrobię 12 powtórzeń w tempie na zwykłych uginań na sztandze i te ręce mi pękają. Dołożymy do tego opaski, czyli wymusimy jeszcze na organizmie dodatkowy bodziec. No i te ręce około tam centymetra sobie urosły, nie? No, także i są po prostu w lepszych kształtach przede wszystkim, nie? Co mnie niezmiernie cieszy, bo ja, wiesz, swoje lata już mam, a dalej progresuję. Sylwetka dopiero zaczyna wyglądać na taką, no nie mogę powiedzieć, że kompletną, bo brakuje pleców. Ale plecy też zrobię. Nie mam żadnej kontuzji, dalej mi się nic nie stało, Robert, no to wiesz. Czemu ja mam z tego rezygnować, rozumiesz? Dużo osób w moim wieku już jest totalnie pourywanych, zniechęconych, zajechanych. Ja też dbam o profilaktykę, ja też dbam o ofy. Dbam o to, żeby, wiesz, powinno ci odpuścić, nie? Te zawody, które będą w Oslo, będą moimi ostatnimi zawodami. Już nie chcę więcej, bo szkoda mi czasu, zdrowia i przede wszystkim jeszcze raz czasu. Bo chcę jeszcze pokorzystać, pojeździć w tym roku, wiesz? Chcę do Pragi sobie pojechać, chcę do... Nie byłem w Wenecji. Chcę do Wenecji pojechać po swoich urodzinach. 26 września mam już wykupiony wylot do Alicante. Więc chcę sobie trochę pożyć, no nie? Kulturystyka jest ważną częścią dla mnie życia, ale motywacją w tym roku było dla mnie coś zupełnie innego, czyli zrobienie karty i smak zwycięstwa, który zamyka pewien okres amatorki i pozwala mi lepiej czuć się, że tak powiem, korzystając z życia. Bo tak jak ostatnio z kumplem gadałem, jak masz się iść upić albo napić się, to nie idź co tydzień, bo to nie smakuje, tylko ja lubię się napić, jak jest, wiesz, pełno w kieszeni, jak jest sukces jakiś, jak jestem wyluzowany, wychillowany, wtedy mi lepiej życie smakuje. I dla mnie było taką motywacją, taki obraz, taka wizualizacja, jak ja fajnie się będę czuł po, tak, jak będę sobie szedł z moją kobitką, rozumiesz, z browarkiem po moście Karola wieczorem i będę miał, wiesz, że zrobiłem to, kurde, że ten chłopak znowu tam, wiesz, pokazał, że można ciężką robotą to zrobić i dodatkowo kontemplować życie mocniej i lepiej i smaczniej, bo tu tak fajnie smakuje. Ja już tego posmakowałem kilka razy, już nawet nie chodzi o sport. Zupełnie inny mindset w tym roku był, jeśli chodzi o podejście, niż, bo wiesz, wiadomo, karta to karta, to jest dla mnie też ważne wizerunkowo, marketingowo, udowodnić coś sobie, wiesz, jako kolejny Polak w super ciężkiej, ale też właśnie, że zamknąć pewien etap i cieszyć się smakiem, kurde, takiego fajnego życia, wiesz, że udało się to zrobić i można iść dalej, nie, zadowolony. No. I ostatnia taka różnica, która teraz przychodzi mi na myśl między poprzednimi startami a ostatnią imprezą, to vacuum. Vacuum. I teraz pos. Powiedz mi tak, to wyszło ci naturalnie po prostu, nie wiem, podczas treningu pozowania powiedziałaś, a będę wciągał ten brzuch, czy to było coś, nad czym musiałeś pracować, na co musiałeś poświęcić czas w postaci dedykowanych ćwiczeń, bo wiem, że takie też istnieją. No. Jak to u ciebie wyglądało? Wiesz co, że tak spontanicznie to wyszło, bo ja tego vacuum, to nie jest tak, że ja wstaję rano, rozumiesz, i dobra, 3 serie po 10, lecimy. To było spontaniczne. Powiedzmy sobie, jak tydzień ma 7 dni, to ja ze 3 razy w tygodniu sobie trenowałem wakuum. 3 sekundy po 15, raczej 3 serii po 15 sekund mi wystarczyło, żeby mieć kontrolę nad tym brzuchem w tej pozie bicepsy przodem i w pozie line-up. Nie mam jeszcze takiej kontroli nad tym brzuchem, jaka powinna być, ale uważam, że w kulturystyce super ciężkiej, jak ty zrobisz takie wakuum, że ci się skleja pępek, rozumiesz, z kręgosłupem, no byłeś jedyny, który tak, robił to wakuum, jest nie? Mega wow, a poza tym
proporcje się tak fantastycznie zmieniają między górą a dołem, że dlaczego nie wykorzystać takiego detalu? Ja stary, ja widziałem sędziów. Jak ja zrobiłem pach i wciągnąłem brzuch, to wszyscy tak, ci sędziowie. Więc od razu idą punkty do przodu. A ja wiem, jak wygląda kulturystyka super ciężka. Wiem, że są problemy z tymi brzuchami. Mi to też zawsze było zarzucane. Stary, ja ten brzuch dalej mam wywalony, ale ja go umiem tak wciągnąć w momencie, kiedy trzeba go wciągnąć, że to się ładnie prezentuje. No więc właśnie, to fajnie, że to podkreśliłeś, bo na przykład też zawodnik, któremu przez lata wypominano problemy z kontrolowaniem talii, był Rolly Winkler. Tak, też to zrobił. I jednego roku nauczył się kontrolować brzuch. Ta talia się nie zmniejszyła. Tak. Tam nie było żadnej magii. Jego wątroba nie zrobiła się mniejsza, tak? Są dwie rzeczy. Wiesz, Robert, przede wszystkim to, że nie ma węglowodanów i ten brzuch nie jest rozepchany. Jest 100 razy lepsza kontrola, jak ty sobie podjadasz białka, jaja albo kurczaka z warzywami, to tam ci, co ci tam siedzi na tych flakach? A jak ja jeszcze, wiesz, tak jak kiedyś bym jadł kilka worków węglowodanów, które zalegają jednak, no to ten brzuch jest bardziej wypchany. Tym bardziej, nie? Że zazwyczaj jesteś jeszcze odwodniony. No, i to tak, siedzi. I to siedzi, to nie spływa z tych rur, tak? Tak, dokładnie. Więc ja, wiesz, no kulturystyka to są detale. Czemu nie wprowadzić tak, słuchaj, jak jesteś na diecie, no to w pewnym momencie wyrzucasz, nie wiem, koncentrat białka i zamieniasz na izolat. Tutaj to sobie umiesz wymyśleć. No to dlaczego nie popracujesz nad wakum, jak możesz mega zapunktować na tym, nie? I to wakum, ja robiłem bardzo spontanicznie, za każdym razem teraz potrafię to zrobić na dzień dobry, ale jest jeszcze jeden problem, bo po pozie bicepsy przodem jest najszerszy przodem, nie? I jak długo trzymasz wakum zaciągnięte, no to potem, wiesz, musisz nadrobić. I kurde, często widziałem na zdjęciach, że najszerszy przodem, który następuje po bicepsach przodem, nie jest taki, jaki powinien, bo ja tam walczę o przeżycie i ten brzuch jest trochę wypchany. I muszę się nauczyć przejścia z wakum do ładnego, najszerszego, kontrolując dalej brzuch. Bo to mnie zarzucili sędziowie. Powiedzieli mi po sobocie, słuchaj, ten brzuch powinieneś jeszcze bardziej kontrolować właśnie po wakum szczególnie, nie? Bo to jest bardzo ważne. Co z tego, że zrobisz to wakium, jak potem czar pryska, jak ty musisz, rozumiesz, nabrać tego powietrza i na chwilę ten brzuch musisz wywalić, bo inaczej czy kubeś fioletowo zielony i udusisz. I się udusisz, nie? No i to widać właśnie, że ja robię najszerszy, a brzuch jeszcze łapie powietrze, nie? I muszę jeszcze to opanować. Będzie super.